Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Tak uczy nas list do Rzymian, 6 rozdział, 17 i 18 werset. Bo ludzie, którzy się nawrócili, mają dwie natury i są takimi, którzy kiedyś byli zniewoleni, a potem zostali uwolnieni przez Pana Jezusa Chrystusa. Porwani i przesiedleni z Afryki, związani ciężkimi łańcuchami, przewożeni statkami w przerażających warunkach na inne kontynenty, oferowani brutalnym handlarzom na sprzedaż, przemocą zmuszani do pracy. Tylko do Brazylii w erze nowożytnej zostało sprzedanych przez portugalskich handlarzy ponad 3 miliony afrykańskich niewolników. Dopiero w 1865 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w USA, zostało zniesione niewolnictwo. Niestety do dzisiaj na świecie żyje, według szacunków, więcej niż 20 milionów ludzi w niewolniczych warunkach. Jakiż smutek, gdy pomyśli się o pojedynczym losie każdego człowieka kryjącym się za tymi liczbami. Pismo Święte, Biblia, mówi o niewoli, która jednak nie ma nic wspólnego z zewnętrznym zniewoleniem. Chodzi o fakt, że jesteśmy zmuszeni poddawać się naszym złym skłonnościom. Stąd jest w nas ten przymus, aby mieć złe myśli, wypowiadać złe słowa lub czynić to, co jest niewłaściwe. W każdym sercu człowieka są nasiona wszystkich grzechów. Przyczyną tego jest grzech, który z zasady zniewala nasze myśli. Obserwujemy to już bardzo wcześnie w ludzkim życiu, kiedy małe dzieci świadomie sprzeciwiają się swoim rodzicom lub z zamiarem czynią coś złego. Dlatego wyrażenie z Biblii określające nas jako niewolników grzechu, tak mówi list do Rzymian, 6 rozdział, 20 werset, nie jest w żadnym wypadku przesadzone. Dopiero kiedy zrozumiemy, że nie możemy się sami wyzwolić z niewoli grzechu, Bóg może okazać nam swoją łaskę, która prawdziwie czyni wolnymi. Jezus Chrystus uwalnia z grzechu. Kto powierzy Jemu swoje życie, doświadczy prawdziwej wolności, uwolnienie od grzechu. Pan Jezus Chrystus obiecał: jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Tak uczy nas Ewangelia Jana, 8 rozdział, 36 werset. A w innym fragmencie czytamy, że Jezus powiedział pewnej kobiecie: ja ciebie też nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 11 werset.